Cześć, czołem, z tej strony Fisza, to jest mój kolejny odcinek z Mafii. W dzisiejszym odcinku będziemy przechodzić misję, w której będziemy mieć za zadanie zdobycie parę kubańskich skrzyżów. Jezu, kto to tak? To ty? Czy ty to musisz tak głośno robić? We'll have a glass of something later after closing time. Co jest? Co to za karawan? Zabieraj mi ten karawan, bydlaku! Będziemy musieli ukraść parę kubańskich... Znaczy skrzyń z kubańskimi cygarami. O. Dzisiejszym odcinku. Siema. Proszę, daj mi tą sonato. Będę normalnie szczęśliwy. Nie dawaj mi pod żadnym pozorem obrzyna. Get Tom here a bat and a gun, and get us two Thompsons. Okay. Oczywiście. Kij. Nie wiem po co. Bo i tak będziemy musieli za nich robić całą brudną robotę. Ja oczywiście Colt. Chociaż wolałbym Thompsona. Ależ trudno, mógłbyś się ruszyć, idioto. Jakiś większy wózek mi jest potrzebny, bo... O, coś takiego. To nie chcę, pewno to dostanę. Kurde, miałem jechać do Lukasa. Dobra. Trudno. Get into it this way. Mój laptop tak głośno chodzi. Super. Pokazuj szybciej, bo nie mam czasu. What the fuck? Nie wiedziałem, że on ma ten podwójnie może gadać. Nie wiedziałem o tym. No tylko jakoś to się nazywało fachowo, te podwójny głos, ale już nie pamiętam. Ten samochód można było dostać u Bertona po właśnie misji z tym, z kim, z Salierim chyba, z tego co dobrze pamiętam. Dobra, to nie robię przecięcia, bo po prostu za blisko to jest. Czemu to jest tak... w sumie... Dobra. Mniejsza. Tor, chodź do papy. Czemu nie można mieć tego samochodu? Dobrze kręcę? Dobrze. I teraz tu. I jedziemy pewno tam, gdzie są te... Jak są te tory, to pewno tam... Na ten... A nie, bo to było gdzie indziej. No, to było gdzie indziej. Polecaj! Aj, aj, aj. Gdzie my w ogóle mamy być? Źle wspominam ten... To mieszkanie po prawo, co było. Bo kiedyś się wrypałem w tej... Pomiędzy te szczeble, a budynek i... No. Za ciekawie to nie było. Czego stoisz na przejeździe, idioto? Nie wiesz, że tu się nie stoi? Be. Przepraszam, człowieczku. Moja wina, że ciągle mi podchodzisz pod tego. A tak właściwie to gdzie my mamy jechać? Tu? Nie, nie tu. Jakoś nie wiem, gdzie mamy jechać. Jeszcze chyba gdzieś tu, w tą uliczkę. I tu chyba trzeba wjechać. Tu? Tu.
We got a job to do. We'll talk later. Gdzie? Bo chyba nie tu. No masz ci los. Patrzę, nie pamiętam gdzie to było. No. O! Since we're here, I'll ask you about something. What's on your mind? Well, I got this idea. I might need you to do a little job with me. Oh yeah? What's the deal? Well, it's a big deal actually. I can't manage it alone. You're my good buddies. We know each other, you know? And Salieri? You know about this? Nah. He doesn't, and he doesn't need to know. He's already got enough money. So, what's it all about? Well, I was checking out this bank. What? What? Cool it. It's okay. This bank isn't too secure. It's just a little joint. At the end of the month, they always have a big pile of money in the safe. We'd be pretty loaded if we pulled it off. Or we'd all be dead. What's the matter with you? Besides, we got plenty of money. Bull, we ain't doing bad, but we sure aren't loaded. Salieri ain't a bad boss, but once in a while I like to make some decent dough on the side. Not some tiny share. I'm not sure it's such a great plan, Paulie. What do you say, Sam? Count me out. The family's pretty important to me. Yeah, right. You're probably right. Forget about it. I was just thinking out loud. Okay, good. Okay, I think it's time. I'll go get ready. I'll be back in a while. Tom, let's get to the hub. To tam trzeba pojechać, także nie będę jakoś specjalnie jechał, znaczy specjalnie zatrzymywało nagrania, po prostu pojedziemy. I to jest przed ostatnia misja, czyli jeszcze dwie misje nam oprócz tej zostały, z tego co pamiętam. W końcu zostaną nam tylko te dwie, czy tam... Nie no, oprócz tej to dwie misje chyba. Dwie, trzy misje najwyżej. Co on tak musi wolno jechać? No proszę cię, no. Nie daj dupy. Ty, a czy czasami tutaj... Kiedyś nie będzie czegoś w szybkiej jeździe? Nie wiem, dobra. A nie, bo tu będzie jakieś tam później po całej tej robocie, znaczy po zrobieniu wszystkich misji, będziemy mieć jakiś tam tryb odblokowany i... Tam właśnie będzie, że... Jak to się nazywa? Będziemy mieć ciężarówkę i trzeba będzie jechać prosto, znaczy jechać nie zatrzymując się. O. Ta ciężarówka ruszy czy nie? Ruszy, dobra. Jakoś tam... Wiem, gdzie ona będzie jechać, ale tam w pewnym momencie można będzie ją okraść. Bo póki co to się nie opłaca, bo tu jest naprawdę otwarty teren i tak dalej. Czemu ona tak wolno jedzie? Nie da rydy szybciej. W ogóle z tego co pamiętam, to rodzaje tora były więcej tych rodzajów. I on skręci chyba tam w lewo. Zdawało mi się. Ruszaj do ucha. Tu skręcę.
Okej. Szybko poszło. Wsiąść przed nimi drzwiami. O, super zaparkował. Proszę cię, jesteś taki piękny, a trzesz się jak nie wiem. Ojej, gdzie my musimy to zaparkować? Ach. Lepiej nie mówić. A my tak właściwie to tutaj mieliśmy. On tutaj jechał, do tego magazynu i szczerze mówiąc nie musimy się męczyć z tym. Już. Także nie jest źle. Czy nie? Wracaj ciężko. Skrzyni z course. Import. Aha, dobra. To będzie przerypana misja. Bo trzeba zapakować te wszystkie skrzynie i tak dalej. A później. Co? A później wrócić. Trochę to jest przerypane. W ogóle później zobaczycie, co tak naprawdę jest w tych skrzyniach. Ale to później. Dobra, jesteśmy w porcie Last Haven. Proszę cię bardzo. No i co z tego? Ej, no, what the fuck? No, serio? Aha, czyli jednak trzeba i tak jechać tam do tego magazynu. Zarypiście. Bo trzeba ją rozładować. Ja pierdykam. Dobra, widzimy się jak już ukradnę tą ciężarówkę i tam rozładujemy. Jesteśmy już. Niestety nie udało mi się zdobyć w odpowiednim momencie tych papierów. I niestety gościu mi tu zwiał. Jeszcze ktoś? Oła. O. A, tu jest! Ja pierdzielę, zarypiście. Widzimy się ponownie tutaj.